Cześć, cześć, tutaj Pawson. Zaczynamy nowego Outlasta. Zaczynamy Outlasta, dawno nie nagrywałem, ale zobaczymy jak to teraz mi pójdzie. Naprawdę, chłopaki, byłem naprawdę, nie wiem, jakieś bez weny. Może teraz wena mi wróci. Outlast, zaczynamy. To jest wprowadzenie, więc będziemy zaraz słuchać, działać, śmigać. Gramy, widzicie, na takim sprzęcie jak teraz jest. Gramy wszystko praktycznie na maksa. No maksa, no nie ma tam praktycznie opcji bez maksa i jedziemy. Myszka nas dorwie zaraz. Myszunia. Co tu się wydarzy? Oczywiście poprzednie części, czyli dwie części są na moim kanale. Jeśli ktoś by chciał zahaczyć, to bardzo polecam, bo to była świetna gierka. Zobaczymy jak się spisze w trzeciej części, czy też będzie tak zajebista jak wcześniej. No, ktoś tam leży, chyba na śmietniku. Jakiś pan bezdomny. Co tu się dzieje, panowie? Bije chyba go jastro. Albo nie nas, tylko kogoś bije. Mam jakiś worek na głowie. Zaczyna się dość mrocznie. Nie chciałbym się obudzić w worku na głowie. Karta zużyta w 400%, procesor 11, 10 GB, jakieś 12 wystarczy, spokojnie, na system, na grę. Co tu mi robicie? O kurde. Gdzie jestem, jakiś mordownik? Don't be afraid. I want you to know that you're safe. My name is Dr. Hendrik Julian. And I'm your friend. I'm your help. The gods are cruel. O, fuck. Oh, we're all going to get rat then. It's all right, dear. These are all the belongings recovered from your person. This is a collection of your public records, along with the investigatory information about your private life. Well, you've got some secrets, don't you? Naughty. As the restraints make a signature impossible, please acknowledge that you consent to these collections. Thank you. I'm not bad looking, to be honest. What if you go for that type? Well, I ain't never been that picky. I just hate seeing her eyes. Nawet nie będę się wypowiadał na temat, co oni mi teraz robią, ale... Nowy Outlast, więc jedziemy. Z prowadzenia. Może obejrzymy jakiś kolejny filmik, albo może nie. Dobra, bierzemy pierwszego lepszego gościa. Mi tam nie zależy, żeby tutaj działać jakiś, nie wiadomo czym. I tak nie będziemy go widzieć. Dobra, jedziemy. Budzimy się gdzieś, teraz zobaczymy gdzie. Na twarzy mamy jakiś pewnie ten przyczepiony. Dobra, zaraz nam ostrość wróci. Widzenia, dobra, wróciła nam ostrość widzenia. Więc zaczynamy. No, wprowadzenie było dość mroczne. Kapie coś. Y, noktowizor. Na razie noktowizor niepotrzebny, tutaj będzie potrzebny.
Troszkę. Dobra. Wygląda to takie lata 90 troszkę. Tu nie przejdziemy raczej. Chodźmy tam dalej. Czy coś się da zrobić? Baterie też mamy niewymieniane za bardzo. Dobra, tutaj chyba nie przejdziemy. Musimy się wrócić. Zobaczymy. Zobaczymy, co będzie. Tu mi się to podoba. Takie te przejścia. Tam ręce były podbijane, więc widziałem to od razu. Żeby to śmignąć. Dobra. Dobra, przeskoczyłem. Udało się za pierwszym razem. To jest sukces duży dla mnie. Bardziej tak długo nie grałem. Gramy na padziku. Można grać też na klawiaturze i myszce. Ale jakoś wygodniej mi się będzie grało w tą grę na padziku, bo większość gier takich właśnie chodzonych jest tworzona w odpadzie, się nigdy nie dało strzelać. Nic jest zrobione na podpada, więc na padzie się gra lepiej. Jest bardziej tak grywana. Następnie żyjący ludzie. Tam nic, czekajcie, tam ktoś w cieniu? Tak, ktoś stoi, czeka. Tutaj też nie przejdę, więc wchodzimy przez drzwi. Jesteśmy. Trochę mi to przypomina Dishonorda w tym momencie. Przywitała nas. Tam sobie posiedzi tam. Wszystko rzeczy pozamykane, jak widzicie. Te drzwi. Tutaj jakaś szafa. Drzwi zamknięte, więc chyba tylko mamy jedną możliwość do przejścia, czyli do góry. Więc zobaczymy, co tam na dole, na górze będzie. Czy na górze jakieś drzwi są. Na górze też nie przejdziemy. Tu są jakieś drzwi. Przyciągnij, co? Maybe the most destructive thing you've done to the world. Zabiera mi energię. No, gdzie? Teraz? To już nic nie zrobimy. Dobra, to wyjdźmy. Aha, pewnie otworzyło nam drzwi. Dobra, no to idziemy. Kurczę, jesteśmy jakieś... Wygląda to jak lata 60. Ponad 50. Z tych filmików, co czasem pokazują, jak tą bombę atomową wypróbowali na miasteczkach, takich zbudowanych i na manekinach. Czy coś się jeszcze otworzyło? To nie widzę. Dobra, prowadzi nas dziewczyna. Czy ona coś otworzy nam? No. Wygląda, że tu są drzwi jakieś otwarte jeszcze. Więc sprawdźmy. No, wszystkie są wszystko to manekiny. Ale nie za bardzo mamy jak tutaj przejść. Gdzieś dalej. O, dobra. Tam się otworzyły drzwiczki, więc idziemy. Idziemy w tym mrocznym klimacie. Kucniemy i przejdziemy dalej. Czekajcie, tu ma coś na sobie założona. X. Podnieśliśmy coś, czy nie podnieśliśmy? Wydaje mi się, że tak, no. Otwieramy kolejne drzwi. Dobra, włączamy noktowizor. Kurde. Jak to będzie ktoś stał pod tymi rzeczami, to może się w gacie zesrać. Szafa. Zamek jeszcze? Ja tu się chowamy. Dobra. Na razie może się nie będziemy chować. Tworzyły się kolejne dni. Możesz zbijać klucz w drzwiach. No.
uciekliśmy. Ktoś przebiegł. Uciekł z tej altanki. Za siatką. Dobra, idziemy dalej. No, bardzo fajny. Bardzo fajny, naprawdę. Czy możemy coś zabrać? Jakiś nóż czy coś? Było się czym bronić chociaż. Ale Ultas był słynny z tego, że się nie dało nic zrobić z tymi rzeczami. Dobra, mamy kolejne drzwiczki. Dobra, teraz jesteśmy w jakiejś kuchni. O jest! Spadaj! Spadaj! Spadaj, gościu! Kurde, ale nam dowaliła. O fuck. O fuck. Dobra, potrzebuję leków, no ale gdzie teraz te leki znajdę? O, tu są jakieś leki. Dobra. Muszę użyć? RT. Dobra. O, jakie leki są. Tak jakbyśmy flaszeczki się napili troszeczkę. Dobra. Ktoś tam tłucze. Musimy się schować na razie. Tu już nie da, bo nic nie widzimy. No. Przyjęliśmy te drzwiczki. Dobra. O, tam otworzyła te drzwi. Dobra, zamknijmy to ze sobą, bo jednak... Dobra, kolejne drzwi mamy. Właśnie nie chce mi się nimi iść dalej. Dobra. Nocti. Nocti. Dobra, tutaj tak nic tam mi to nie da. Otwieramy drzwi. Zobaczymy. No, tworzysz. A, nie ten guzik. Nie ten guziczek się naciskało. Dobra. Przejdźmy do części kolejnej tego domu, hotelu, czy jak to zwał, to zwał. Mam łazienkę. Podniesiemy. O, mała bateria nam się przyda. Zobaczcie, jak wyglądamy. Ten bakterny wizora. Dobra, na razie nie potrzebujemy wymienić jej. Więc może... O, nawet sztucznie wszyscy tutaj siedzą. Sztucznie! Dobra, daj mu to jabłko tutaj. No kurde, ale nas załatwili. No bo zobaczmy tutaj. Jakieś drzwi. Nocti. Ja bym to w ryj od razu walnął. O nie, tak się pierdzielił. Dobra, mam kolejne leki. O, to poprzedni chłopak doszedł do tutaj, do tego miejsca. O, to śpiewanie tam w tle. Ukryj się. Kolejna bateria. Mam już dwie. Póki nasze działa, to nie będziemy jej wymieniać. To bez sensu. Może się przydać gdzieś dalej. Życie mało mamy, ale... Dobra, wychodzimy do grodu. Trochę Outlast, trochę Bioshock. Tak na razie. Początek.
tam w przyszłości jest. Mam nadzieję, że nas zaatakuje. Zgłaszamy się troszkę. Ktoś ma nóż, więc go raczej nie będziemy denerwować. W której stronę pójdziesz? Every man is free. Przejdźmy tu cichaczem. Dobra, wejdźcie teraz na górę. Nie goni nas, uff. Sukces. Tutaj nigdzie. Ale może coś będzie leżało dla nas. No taki obraz to taki dla mnie. Taki dla mnie do sypialni. Można to powiedzieć. Taki mały straszak. Jej. Mielonka straszna. Dobra. Wychodzimy. O nie. O kurde. O kurde, jakie straszne wprowadzenie. Będziemy musieli uważać na takie babki w takich sukienkach. Czy spódnicach bardziej. Ojej. Chyba nie babka, ale mężczyzna. Tworzy się. Ojej. You see what happens when children try to grow up before their time. No, i to chyba kobieta jednak. Otwierać. Dobra, musimy zniszczyć leczującą mnie dokumentację. Tamtym nie pójdziemy raczej. Czy nie mam zamiaru jest za nim iść? Staram się iść w innym kierunku. Ale to chyba nie będzie zbyt łatwe. Musimy jednak iść... A nie, jeszcze tutaj zobaczymy. To jest jakieś łóżeczko. Typu kontynentalne. Tu zamknięte. Coś otwartego. O, tu wchodziliśmy. Pozamykane. Tu też zamknięte. Zobaczymy, może tutaj się da. Jakieś drzwi będą otwarte. O, tam są otwarte. W tym momencie. Przejdziemy. Kolejne łóżko kontynentalne, ale bardzo wysokie. Jak widzicie. Czy coś idzie? Słyszę jakieś głosy, ale... O, ktoś przeszedł. Tak, ktoś idzie. Dobra. Schowaliśmy się, więc mam nadzieję, że nas nie znajdzie. Dobra, wyjdź gościom, my pójdziemy dalej. Wyszedł. Mam nadzieję, że nie wróci za szybko. Dobra, byliśmy w kiblu. W kiblu tak naprawdę jest przyzwoicie. Job, work, purpose. It's who the world thinks you are. This box contains your collection of public records. I wyłączysz chyba. Destroy it. Free yourself. Co on to da? Czy to możemy gdzieś zniszczyć?
nie wiem, to do kibla wrzucić, czy coś? Spalić? Dobra, spróbujemy dalej. Przynajmniej bardzo wolni. Widzicie? Nie wiedziałem, że to takie ciężkie będzie. Okazuje się, że niby tutaj. Jakiś ogień czy coś. A, możemy tutaj to wrzucić. Jak widzicie? Dobra, jedno zadanie ukończone. Rozwaliliśmy to. Dalej. Zaraz nas też trzeba spróbować złapać. Na razie kręcimy w kółko, nie za bardzo wiemy gdzie. O, fuck! Slow down! I just want to help! Co nam tutaj dało w ogóle? Jakieś narkotyki, ojeju. Ale się czujemy teraz. Mieliśmy go. O nie. Dobra, organizm to zwalczył. Jakoś. Albo nie. Albo nie zwalczył. Cofnął raz. Chyba nie. Chociaż... jest to możliwe. Nas lekko cofnęło. Albo odwróciło. Bardziej. Come on, man. Be cool. Kurde, no. Antidotum. Szukam antidotum. Antidotum było tutaj. Tak. Dobra. Dobra, użyliśmy tego inhalatora. To chodziło o to. Dobra, idziemy dalej. Dopas jest psychopata. To wszyscy są psychopaci, a my mówimy, o tym mówią, że to... że dopadł nas psychopata. Kurde, no. Dokumenty. Musimy rozwalić. Dobra. Widzicie, już teraz nie możemy wrócić samą drogą, musimy iść naokoło. No ale skoro tak nas prowadzą, no to nie będziemy przecież się tutaj z nimi dochodzić. Dobra, góra nie wejdziesz. Tam coś jest. No już otwieramy z buta. Która coś też popadnie jeszcze. Ktoś nas raczej napadnie jeszcze. Złapać oddech, to słabo masz wytrzymałość, ale w sumie w takich dziadostwach, które nam wydali. Możemy bronić? Nie możemy. Ale może jeszcze spadniemy gdzieś na dół. Nie wiem co robimy, ale wydaje mi się, że gdzieś przeszliśmy. Ale może musi pewnie. Bo nam się nie uda inaczej. Kurde, jakieś w ogóle wymyślone twoje rzeczy są. Out cleared and ready. Everything perfectly under control, kept tidy for somebody with just your dysfunctions. We're returning you to the sleep room now. A place you can reflect on what you've learned. This
Dobra, jedziemy dalej. Z tą piękną, straszną i dziwną gierką. Dobra, otworzyli nam kolejne przejście. Dobra, zjeżdżamy w dół. Tutaj pewnie się zasejwuje. Więc ja będę kończył ten odcineczek. I zaczniemy kolejną próbę w drugiej części. Na razie gra wygląda obiecująco. Ale czy będzie straszna? To zobaczymy. Dzięki za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku. Hej!